No hej, witam wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony Cyfer, to jest kolejny odcinek na moim kanale, zagram sobie dzisiaj na Minecraft Unfair Halloween, czyli niesprawiedliwe Halloween. Jest to mapa dosyć fajnego typu, szczerze mówiąc. Także moi drodzy, misja jest taka, żebyście zostawić łapkę w górę w tym momencie. Łapka albo psikus oczywiście z mojej tutaj strony. Z powodu takiego dnia, jaki dzisiaj mamy, postanowiłem, że nagram tego typu mapę. No i w sumie zaczynamy, także co mamy? Note, please put your render distance to 8 lub więcej. Miej render distance na 8 lub więcej i ja mam ten render distance. Pierwsza sprawa, którą widzę, jest tutaj skrzynia. Jest tutaj jakaś furtka. Jest to mapa ogólnie z takich trollowych, także może tutaj być dosyć zabawnie. Już widzę tutaj szczerze takiego właśnie tego do widzenia, więc nie wiem. Najpierw zajrzymy, co jest w skrzynce oczywiście. I w skrzynce nie ma nic, kurde, wiedźmy! No nie, czekajcie, słuchajcie. Misja jest ogólnie taka, że ja myślę, że musimy przejść tędy. To jednak nie było tędy, dobra. Czyli teraz tak, musimy znaleźć prawidłowe przejście. Ja wiem, że ta furtka będzie zła, na pewno tędy będzie trzeba przejść. Zresztą tutaj widzę, że żadnego redstone'u nie ma. Czy ja coś przez chwilę miałem w ekwipunku? Tak widziałem przynajmniej. No i naszym zadaniem oczywiście jest przejść na sam koniec tej mapy w taki sposób, żeby nie zginąć, dobra. Widzę, że tutaj jest definitywnie jakaś bariera. Może ją trzeba przejść w odpowiednim miejscu? Czekajcie, posprawdzam najpierw tą ścianę, no i nie. Mamy tu płaczącą dynię, więc mnie to w sumie zastanawia. Mamy też skrzydzie, w której mamy... Okej, mamy siekierę, którą możemy obcinać dynię. I teraz pytanie, czy ja muszę... FAK! Wszystkie! Nie! Zdecydowanie nie wszystkie, dobra. Trasa była taka, szliśmy stąd. Ciężka mapa, szczerze mówiąc, to będzie, jeśli będę musiał za każdym razem od początku zaczynać. No, i swoją drogą, przypominam wam, moi drodzy, o zostawieniu łapki w górę, jeśli odcinek wam się, prawda, spodoba. Czy ja tą dynię mogę jakoś położyć? Nie, muszę je wyciąć prawdopodobnie wszystkie. Dobra, czyli pod tymi... Tu widzę, że to pielce są zdecydowanie, to tego też chyba nie będę obcinał. Pytanie, czy ja muszę wyciąć wszystkie bezpieczne dynie? Czy muszę też wyciąć teraz te dynie? Okej. Okej, no z wami sobie jeszcze mogę po... O! Come on, tu się pojawiło coś teraz. Halo. O nie, tam muszę prawdopodobnie te dynie wrzucić teraz, kurczę. Dobra, muszę te utopce pokonać. Na szczęście siekierka ma 9 obrażeń, także nie będzie raczej z tym problemu. Więc tutaj jest lepiej niż z tym creeperem. I teraz muszę pewnie te dynie tutaj wrzucić. Tak, otworzyło nam się przejście, dobra. Myślałem, że to jest checkpoint. Come on. Słuchajcie, jeśli wam się w ogóle spodoba odcinek, to zostawcie łapkę w górę i możecie suba też strzelić, jeśli jeszcze nie subujecie kanału, nie? No i poza tym, co jeszcze? Na Instagrama wbijacie. Jeśli zobaczy moją twarz, to wbijcie na Instagrama cyferkowy. No, tak to wygląda, dobra. Czyli muszę wyciąć w sumie dynię. Nie, no co? No jak? Dobra, to nie była ta dynia, o której myślałem. Fuck! Znowu wcisnąłem tą skrzynkę, no please, come on. O, a co to za... diament, jak miło. Dostaliśmy diamenta. Cześć. Dobra, mam nadzieję, że we mnie podkami rzucać nie możecie. Także teraz tak, muszę pamiętać, które są te dobre, kurcze. Tej nie, bo tu są te topiące się potworki. Także tutaj. Potrzebuję 9 dyni, okej. Czyli z tego wynika, że jednak ta konkretna była tutaj potrzebna, wiecie. Okej, otworzymy przejście, czyli tutaj nie stajemy. Czy ja mam tutaj kliknąć na ten dispenser coś? Chyba nie, ale muszę ich zdecydowanie jeszcze utłuc, bo niestety chłopaki mi tutaj idą za mną, co mi się absolutnie nie podoba. Proszę mnie, kurde, zostawić. Zostaw mnie, ty, no menda potworowa, no. I znowuż, kurde, padłem. No ja nie wierzę, no i trzeba pamiętać całe przejście. Strasznie kojarzy mi się to z pewnego rodzaju mapkami. Czy bardziej grami, są te gry takiego typu, że musicie te trollowe mapy, wiecie, te gry, no na pewno to oglądacie, pewno youtuberów z tego co wiem to robiło, takie nagrywki, że są te kurcze mapy, epic troll map i tak dalej, które właśnie polegają na tym, że trzeba dobrą sekwencję wybrać. Dobra, czekajcie, ja sobie ich najpierw pokonam, bo po prostu nie mogę z tym. Aha, oni temu wyskakują, bo tu jest kurcze woda zbąbelkowana, okej. No i teraz musimy wybrać przejście, czyli co, czy ja muszę iść tędy? Pytanie brzmi, okej, tu zdecydowanie nie mogę iść. Fuck. Okej, może trzeba iść w tą stronę w takim razie, skoro w tamtą nie mogę. I zauważyłem jedno, skoro się odwróciłem, to padłem. Czyli faktycznie było tutaj wejść, dobra. Dobra, chest jest zablokowany, czy ja muszę coś tu... No, oczywiście, do tego się mogłem spodziewać.
Okej, moi drodzy, także wiemy, że przycisków nie wciskamy na tej mapie zdecydowanie. To będą raczej rzeczy, których chcę uniknąć. Dobra, jesteśmy w środku i obstawiam, że muszę iść tędy, tak? Nie ma tu nic więcej, nie ma tu nic więcej. Czyli dobra, czyli tutaj i tutaj w górę. Bardzo dobrze. Jesteśmy, świetnie, parkour. No, spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Także nie jestem tutaj zaskoczony w żaden sposób i chyba sobie ustawię w końcu gdzieś tam spawn point za chwilę. Powiem wam, że ta mapa po prostu jest na potęgę trollowa, ja nie wiem, no to... Kurde, no, dobra, masz tu diamenta. Aha, i co? Prawdopodobnie tam jest jakoś przejście, kurde, zrobione. Na pewno tam się da jakoś przejść. No, obstawiam, że mam iść tędy, jak nic, wiecie? No, bo tu otworzyłem, no, a tu nie ma innego logicznego wejścia, to... Ja muszę jakoś tu przeskoczyć, jeszcze nie wiem jak. Ale ja tu przeskoczę, kurde, nie, może mogę coś jeszcze tym niszczyć. Stone axe. No nie, nie mogę, dobra. Gdzie mogę podskoczyć? Mogę podskoczyć tutaj. Na wszystkie strony coś jest, także tak nie mogę. Tu nie mogę, okej. Mogę skoczyć do przodu, tylko pytanie, czy nie ma tutaj barier też. Czy ja w ogóle mogę taki skok wykonać? A może ja muszę tutaj skoczyć, kurczę? Wiecie co, sprawdzę sobie jak tu wyglądają bariery oczywiście. Aha, dobra, czyli nie mogę, tak? Bardzo fajnie, super. Nie no, spoko, że nie mogę, bo kurczę, przynajmniej nie poszukuję. Może ja mam jakoś tutaj coś kliknąć? Trick or treat? Halo, panie villager! No nie wiem, kurde, naprawdę. Tam jest przycisk, ale ja obstawiam, że to jest, kurde, no pułapka, no wątpię, że to jest przejście to właściwe. Ja obstawiam, że gdzieś tu, kurde, bele, trzeba skoczyć, albo tu może jakiś przycisk jest, czy coś, halo? Może tu gdzieś pod lawą coś, kurcze, nie wcisnąłem, czy he? Ha? Kurde? Come on? No jest tam płytka, ja chcę tam iść. Dobra, tutaj nie ma faktycznie, tu wszędzie są barier bloki, a pod tym akurat jednym nie ma. W sensie nad tym jednym. Tylko jakbym miał wskoczyć tutaj szczerzej? Czy to się da, aby wykonać? Czekajcie. Okej, odkryłem jak trzeba wejść tutaj, na ten płot przynajmniej. Można to zrobić przy wykorzystaniu właśnie lawy. Ale tak samo widzę, że tutaj się wejść po prostu nie da. Dobra, wejdziemy jeszcze raz tutaj sobie. Muszę się podpalić. Muszę się odpowiednio wybić. Dobra, jestem tutaj. I teraz pytanie, gdzie ja mam, kurde, skoczyć stąd? Czy ja mogę w ogóle gdzieś tu skoczyć? No na dobrą sprawę, wszędzie poza tutaj tym miejscem są bariery. Może ja muszę stąd tutaj skoczyć, chociaż no, teoretycznie to, kurde, jest... A, wróć, kurde, tu idzie skoczyć, okej. Okay. Zastanawia mnie to, wiecie? Może tu mam? Nie, tutaj nie mam zdecydowanie. Może tu mam? Też nie. Dobra, muszę się przestać palić, tu się nie mogę ugasić, niestety nie. No dobra, jestem tutaj, no tu mogę teoretycznie wejść wyżej gdzieś. Tu zdecydowanie nie wejdę, no bo to, kurde, jest tutaj bariera mimo wszystko. Mogę wejść niby na te płotki, ale obstawiam, że któryś będzie w końcu strolowany i będzie można spać z niego. Dobra, no kurde, jeszcze padłem i znowu od nowa to przechodzić, ja pitole. Dobra, po raz kolejny jestem tutaj. Także może tym razem mi się uda. W ogóle, kurczę... Straszne to jest, powiem wam. Taki poziom mapy jest za trudny. Dobra, jestem tutaj. I tu miałem wskoczyć tutaj, tak? Tu mogę sobie otworzyć. Tu nie mogę wskoczyć. Tam się pojawiła płytka. Teraz mogę sobie tu parkierę. Tu se tu se parkierem mogę. Okej, okay, dobra, skończ się palić, bo w ten sposób to ja nigdzie nie doskoczę teraz, jak będę się palił. Mam pomysł, pomieszka mi do... Znaczy to... Ła, mam tu, wiecie, te takie pałeczki do jedzenia sushi. Okej. Okay. Przestałem się palić, świetnie. Spadłem. Nienawidzę płotków, nie. Tu będę musiał... No co wy se jaja robicie chyba ze mnie, noż? Podejście milion, kurde, pierdziliard 1.23. Normalnie teraz to się zastanawiam, jak ja mam, kurde, tam skoczyć, no? Dobra, ta skrzynia jest zablokowana, w ogóle nie powinienem klikać w nic bez przemyślenia tego. Dobra, wchodzę tutaj. Może ja tego cukierka nie mam, w sensie tego diamenta tam wrzucać w tym momencie. Może ja mam to najpierw przejść. A, come on, dobra. No na moje logikę to można by tak skoczyć, nie? Ale nie można tak skoczyć, także to mnie zastanawia. Tu mamy trick or treat.
Tak. Próbowałem skoczyć między ten blok, a między to, wiecie? Może to mi coś da. Spróbujemy jeszcze raz w każdym razie. Tak. Liczba cień w tym odcinku na pewno jest zniewalająca, jeśli o to chodzi. No ale co poradzę? No, mapa jest naprawdę ciężka, bo trzeba pamięciowo i trzeba logicznie tu rozkminiać. Także no. nie wiem, co powiedzieć, szczerze mówiąc. Teraz muszę znowu tych utopców zjechać. Powiem wam, że już jestem, kurde, normalnie wyćwiczony w levelu zbierania dyni, kurde, normalnie na pole mnie wysłać, tylko dynie zbierać, nie? Dobra, cyk. Na szczęście to nie jest jakieś mega trudne, jak już się to 1 001 razy zrobiło. Oh my goodness, naprawdę, nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, powiem wam z waszej perspektywy. Dla mnie jest bardzo długi, już mogę powiedzieć. No a tutaj, kurczę, jeszcze taki kawał mapy przed nami, po prostu to nie wiem. Chyba, że może tu gdzieś jest jakieś wejście, nie ma. Szkoda. No i kurde, ach, jeszcze taki kawałek przed nami dosłownie, nie? Ile jeszcze przed nami? No tam już koniec, kurde, widzę. No kurde, zbugowałem się jeszcze, no jak na złość. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. Przejdę sobie tutaj. Tu się zawrócę. O, parkour, cyk. Okej. No wciśnij ten guzik, to nie mów, że tu jest ściana, naprawdę. Tam jest ściana, no kurde lepele. O nie. Wy mi takich map nie róbcie czasami. Starczy, że za granicą takie produkują. O, tak swoją drogą, wpisałem sobie Minecraft Halloween map, jeśli ktoś by chciał zapytać, skąd mapę mam. I taka mi wyskoczyła. I z tego co widziałem, to jeszcze i kurczę chyba nikt nie nagrał. A przynajmniej nikt, kurczę, sławniejszy z tych youtuberów zagranicznych, bo sprawdzałem, żeby nie było, że Cywur, bo ty ściągasz z ogrodnicy. Także no, macie tutaj order po prostu jakości, że Unfair Halloween jeszcze chyba nie było, także zaczynam się wkurzę. Dobra, diament wziąłem, także fajnie. Muszę ten diament wrzucić i wtedy będzie tam przeskok. Kurczę lebele, no. Dobra. Parkour po raz 1 001. Dobra, masz ten diament. Dałeś mi tam pół płytkę, okej, bardzo mi miło z tego powodu. Ja sobie tu wskoczę na pomiędzy. Co i teraz? Halo? Może ja mam tu? Nie, tam na pewno też nie mam wskoczyć. I tu też jest bariera, noż. Tak, no niestety, tak to jest, jak się nie zamknie Realmsa. Okej. Oj, speszuję bazara. Sorry, Azardo. Kurde, lebele. Dobra, może... mój diament, halo. Diament może mi się przydać później. Boję się skakać, szczerze mówiąc, już w tym momencie nawet. Może tutaj? Nie, tutaj też oczywiście bariera. Tu jest bariera, tu jest bariera. Tu jest wszędzie bariera, no kurde, lebele, no. Ta żalność tego etapu czyni ze mnie już chyba jakiegoś mistrza, po prostu, jeśli o to chodzi. Dobra, trick or treat, one diamond please. Dobra, to ty tam chcesz jeden diament, stąd ci go nie mam jak podać. Szkoda, że gieba sobie nie włączę, bo bym sobie, kurczę, to mógł fajnie bardzo skrócić. Ach, czeka mnie jeszcze 1 000 000 razy ta droga, no po prostu stwórzcie checkpointa na takich mapach, twórcy, halo. Tu jest czerwona linia jakaś, ja nie wiem, czy to coś mi tu sugeruje. Masz ten diament, tak? No i teraz, kurde... Fuck... Szkoda, że nie ma żadnych oznak, że na przykład w danym miejscu jest bariera czy coś, no nie! Okej, przyznam wam się szczerze, przejrzałem YouTube'a. Jest jeden film z tej mapy i już wiem, jak rozwiązać nasz problem. No po prostu powiem wam, że utknąłem w tym momencie chyba od 10 minut już w tamtym miejscu, w którym nie widzieliście, więc zrobiło mi się trochę przykro. I przejrzałem, jest jakiś mniejszy film, na szczęście, nikogo większego nie ma, więc bardzo dobrze, jestem pierwszym tak dużym kanałem, który to nagra. Chyba, że Lockdown Zip już to nagrał, kiedy ja to wrzucam. No nie wiem w sumie, zobaczymy, bo z tego co wiem, oni się tego typu mapami zajmują. Wziąłem diament, okej. Okay. Także sposób przejścia jest następujący, trzeba tam przycisnąć przycisk, tak? Przycisk jest do wciśnięcia jak najbardziej. I zacząłem już, jak to mam zrobić, także to pójdzie teraz raz, dwa jak spłatka. Szczerze myślałem, że może tak być. W ogóle mamy ten diament, ale to ten diament zaraz sobie weźmiemy. Cyk. I teraz musimy skoczyć tutaj. O. I teraz musimy od góry to wcisnąć, kurde! Tak swoją drogą, za pół godziny mam umówione nagranie, także mam nadzieję, że w pół godziny skończę tą mapę, bo się wkurzę i pójdę se na kanapę. Tedededem. Tererym. Tererery. Fuck! Ten, 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 ten. Już zaczynam śpiewać, nie wiem, już zaczyna szajba odbijać, wiecie. Mam serdecznie dosyć przechodzenia, kurde, tego etapu. Po 1 000 000... No kurde, no serio?
O, dobra, już myślałem, że mi się zamknęło na dobre przejście. Byłoby to mega przykre, dobra. No on jakoś tak to zrobił. No halo, ciśnij ten przycisk, kurde. Okej. Także no, między próbami udało mi się odkryć, że można odpalić spektatora. Jej! Super, więc użyjemy tej opcji z tego powodu, że po prostu milion jeden podejść to chyba za dużo, powiem wam. Weźmiemy tylko sobie oczywiście diamenta, bo on będzie nam tutaj potrzebny. No i jestem tutaj, tak? W żaden sposób mapa na szczęście nie weryfikuje, czy przeszedłem wszystkie etapy po raz kolejny. No i w sumie fajnie. No i teraz wiem, że trzeba skoczyć od tej strony. Jej! Dobra, czerwona linia, na pewno nie mogę po niej przejść. I widzę już rozwiązanie, trzeba iść po krańcu bloku, ponieważ w Minecraftcie jest coś takiego, że jak idziemy po krańcu bloku, to jego właściwości nie działają. Bardzo dobrze, dajemy ci diament. Nie klikam w ciebie, wiesz? Podaruję sobie. Tutaj oczywiście możemy przejść na pewno dlatego, że kurde... zapłaciliśmy za przejście. I teraz pytanie jest, czy ja tu mam gdzieś skoczyć? Czy mam wybrać z któryś z przycisków? Zaryzykuję przycisk. Jestem praworęczny, więc wezmę... To dobrze, kurde, dobrze zgadłem, nice! I teraz muszę dojść tam. Koniec mapy, okej. No i niech zgadnę, muszę wybrać prawidłową drogę, tak? No dobra, pójdziemy... Chciałem pójść tamtędy, no jednak tamtędy to była zła droga. Także podejście drugie. Będę już tu przechodził, bo powiem wam, że po milionowym razie, jak się gdzieś tutaj zatrzymałem, to mam dosyć. Dobra, to spróbujemy sobie w tę stronę w takim razie. Mogę otworzyć. A może zrobię coś crazy, przejdę do tych drzwi. Okej. Najwidoczniej o to chodziło. Dobra, the end of this map. A ja ci uwierzę. A może? Oczywiście, wiedziałem. Dobra, jeszcze raz. Czyli to było tak, przeszedłem tutaj. Śmiesznie by było, jakby się okazało w ogóle, że mapa nie ma końca. Że w rzeczywistości... Tutaj? Nie wiem, nie widzę. No tu mamy ten of this map pokazany zdecydowanie. To nie mamy tego przycisku wciskać. Czy jest tu coś jeszcze? Czy ja może się mam wrócić? Nie wiem, wejść na tą dynię? Gdzieś tu mam wejść? Co? To nie mogę nigdzie zboczyć z drogi. Mamy tylko the end of this map. Także nie wiem, czy to jest koniec, moi drodzy. W takim razie ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Bardzo cięty, 30 minut nagrywania, ją. Jeśli się okaże, że jeszcze jest coś dalej, to dogram to po prostu. No, a tym będzie wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę miłego dnia. Zostawcie łapkę w górę, łapkę albo psikus. Pamiętajcie. Pa, 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 pa.